Spór Raciborskiego Rafako z Tauronem nadal jest nierozstrzygnięty. Przyczyną konfliktu między przedsiębiorstwami jest decyzja o nałożonej przez Tauron karze w wysokości ponad 1 mld zł za wady projektowe i opóźnienia w realizacji budowy bloku węglowego w Jaworznie. Rafako S.A. to wiodąca polska spółka dostarczająca specjalistyczne rozwiązania dla sektoru energetycznego, ciepłownictwa oraz branży ropy i gazu w Polsce. Jest kluczowym dostawcą rozwiązań technologicznych związanych z wytwarzaniem energii i ochroną środowiska od ponad 70 lat. W spółce obecnie zatrudnionych jest około 940 pracowników. Przypomnijmy, że wciąż trwa spór między Rafako S.A. a Tauron Wytwarzanie, spowodowany wystosowanym przez Tauron żądaniem zapłaty ponad 1 mld zł kar i odszkodowań za usterki bloku o mocy 910 MW w elektrowni Jaworzno, którego Rafako było wykonawcą. Rafako S.A. na mocy podpisanego porozumienia w ramach mediacji z Tauron Wytwarzanie z dnia 7 lutego przedłuża do dnia 8 marca bieżącego roku termin wymagalności roszczeń skierowanych do Tauron Polska Energia i Tauron Wytwarzanie oraz deklaruje, że powstrzyma się do dnia 8 marca od dochodzenia jakichkolwiek roszczeń powstałych w wyniku lub w związku z realizacją kontraktu. Strony zobowiązały się także do niewystępowania w terminie do dnia 28 lutego bieżącego roku wobec siebie oraz instytucji finansujących z żadnymi roszczeniami pieniężnymi lub niepieniężnymi, w tym wezwaniami do zapłaty. Uczestnicy sporu ustalili również, że negocjacje i mediacje będą prowadzić do końca lutego, kiedy to mają zostać ustalone warunki ugody, a jej podpisanie ma nastąpić do dnia 8 marca bieżącego roku. Dodajmy również, że 17 lutego 2023 roku na skutek dokonania transakcji nabycia akcji nastąpiła zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów w Rafako S.A. Spółka Eko Okna, która należy do Mateusza Kłoska, ujawniła się w akcjonariacie Rafako z pakietem akcji stanowiącym niewiele ponad 10% kapitału zakładowego.